i konie ruszyły. Nie najgorzej tutaj Ewodino ruszył przy wewnętrznej, obok niego Wildanowa. Ojej, tam spadł jeździec z Federiki i klacz biegnie bez swojego jeźdźca. Tymczasem tutaj prowadzi Ewodino, pilnuje go Pustynna Gwiazda, w czołówce jest również Arunas. Te konie i tutaj polem jeszcze dobrze galopuje Cyprus. Z tyłu natomiast na ostatniej pozycji to jest Elfiro. Elfiro na razie nie może się rozpędzić, a prowadzi Ewodino. Zatem Ewodino, Pustynna Gwiazda i w czołówce także jest Cyprus. Po zewnętrznej jest tam również Arunas. Kilka koni w jednej linii. Na razie Elfiro traci kontakt ze stawką, nie może dogonić. Z tyłu również jest Wietrzyca. No i konie na prostą wyjdą ławą. Tam bardzo ładnie przeszła Adriana. I wyjście na prostą. Przy wewnętrznej zyskała Wildanowa. Tutaj ciągle walczy Ewodino. Finiszuje Pustynna Gwiazda i finiszuje również Arunas. Ale nie poddaje się Ewodino. Do celownika jeszcze jest jednak sporo, ponad 300 metrów. Ewodino z Arunasem, te dwa ogiery. Ewodino, Arunas, Arunas, Ewodino. Tutaj świetnie jeszcze finiszuje polem Cyprus. Trzy konie są w walce. W tej chwili Arunas atakuje Ewodino i Cyprus jeszcze tutaj świetnie finiszuje. Obejmuje prowadzenie Arunas. Arunas, Cyprus. Arunas z Cyprusem. Te dwa konie rozgrywają za chwilę celownik. Arunas razem z Cyprusem na trzecim miejscu Ewodino, a czwarty późno finiszujący Elfiro.